Sanktuarium pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzeniu Podlaskim wzbogaciło się o drzwi, które nie mają sobie równych w całym kraju. Stalowe wrota zdobione po skorzeniu z brązu są największe w Polsce. Po zamknięciu mają 8 metrów długości czy 45 wysokości, a ich waga to bez mała 5 ton. Autorem płaskorzeźb jest Władysław Dudek, twórca pomnika papieża na Jasnej Górze. Stalową ramą i montażem zajęła się górnicza fabryka narzędzi z Radzenia Podlaskiego. Prace projektowe zostały rozpoczęte przez nas w listopadzie zeszłego roku, 2009. W sumie nad projektowaniem tych drzwi spędziliśmy 160 godzin. Objechaliśmy całą Polskę i takich drzwi w Polsce nie znaleźliśmy. Masa, wspomnę tutaj o wymiarach i masie tych drzwi. Wymiary tych drzwi będzie 3,5 metra na 8 metrów szerokości. Trzy sceny, które są tutaj zaprezentowane. Jest to scena wniebowzięcia, scena zwiastowania i scena koronacji Matki Boskiej. Zaczęło się od banalnej sprawy, jakim są zawiasy, bo chodziło o to, że tak ciężkie drzwi, żeby się otwierały bardzo łatwo dla przeciętnego wiernego, dla babci, która przychodzi do kościoła. Klamki muszą być schowane w płaskorzeźbie, żeby nie psuły artystycznego wyglądu. Mieszkańcy chwalą rozpoczętą jeszcze przez poprzedniego proboszcza inwestycję. Wskazują, że rozmiar, czyli ich walor artystyczny i wyłożona praca odpowiadają randze radzyńskiego sanktuarium. Mnie się to osobiście bardzo podobało. Ten kościółek jest bardzo ładny. Podobało mi się. Bo to takie bazyliki oczywiście będą chyba odpowiednie. Duża parafia, niech będą i duże drzwi.